Halo, halo, witamy z Kraśnika. January Pawlos się kłania i Krzysztof Łach. Przyjemność po raz kolejny na chwilę usiąść pod nieobecność Rafała. Witam Państwa serdecznie. Panie prezesie, środa. Piłkarska środa, kolejne emocje, kolejne nerwy. Miejmy nadzieję, że zakończone happy endem, tak jak kilka ostatnich kolejek. No i widzimy na naszych ekranach dosyć śmieszną sytuację, ponieważ kolejka 16-17 marca. Tak, pamiętamy, ile śniegu było tutaj na stadionie, z 1,5 metra plus jeszcze minus 10, w związku z tym ta kolejka się nie odbyła i została przeniesiona na 29 maja. Jak widzimy, wszystkie mecze o godzinie 17, w związku z tym będziemy starać się podglądać wyniki na pozostałych meczach. Jeden wynik jest wiadomy, Stal Mielec dostała 3 punkty za Walkover z Unionową Sarzyna, która się wycofała po rundzie jesiennej. Panie prezesie, proszę przedstawić pozostałe pary. Rzeczywiście sytuacja w grupie, jeszcze wejdę w pańską myśl, jest ciekawa, bo nie wiadomo tak naprawdę, co się stanie na górze tabeli, co się stanie na dole. Także te rozgrywki do końca pewno będą trzymały nas w napięciu. A dzisiejsze pozostałe pary to Polonia Przemyśl, gra z Karpatami Krosno, to jest taki pojedynek właśnie okręgu podkarpackiego. Graliśmy niedawno, z Karpatami gramy w sobotę. W sobotę, tak. Pewnie też nie będzie łatwo. Stal Sanok podejmuje Lubliniankę, Lublin, Chełmianka, Chełm. Bardzo ważny mecz dla dolnego układu tabeli. Obstawiamy 0-0, prawda? Najlepiej dla nas by było, gdyby zerowali. My oczywiście z Orłem Przeworsk, Tomaszów Lubelski z Czarnymi Jasło. To ciekawy będzie mecz, bo lider gra z Czarnymi Jasło, którzy nie grali przez 4 tygodnie. Tak, jesteśmy bardzo ciekawi, jak się będą spisywali, bo to też nasz przyszły przeciwnik. A oczywiście wszystkiego najlepszego też życzymy Tomasowi, bo to jednak drużyna z naszego okręgu, bo otrzymała pozycję lidera. No i Orlęta Radzyń Podraski, kolejny nasz przeciwnik na dole tabeli. Tak, z Izolatorem Bogu chwała. Też jestem bardzo rewelacja ciekawy. Rewelacja wiosennej rundy, 6 wygranych po kolei. Izolatora. Tutaj też chciałbym powiedzieć bardzo ciepłe słowa pod adresem Orła Przeworsk. Pozdrawiamy wszystkich sympatyków z Przeworska. Jak wiemy, to jest Beniaminek. Przystąpił do tej klasy rozgrywkowej jesienią i według mnie spisuje się rewelacyjnie. Nie sądziłem, że tak wysoko będzie w tabeli i że będzie takim mocnym punktem Podkarpacia w tych rozgrywkach. Panie prezesie, dodatkowym smaczkiem tego meczu jest udział w składzie Stali Kraśnik. Witka Mielniczuka, tak. Który jesienią reprezentował barwy Orła Przeworsk. Wywalczył kilka bramek przeciwko Stali Kraśnik, a sam nas dobił w 90 minucie na 4-2. W związku z tym właśnie, Witek, ma coś do udowodnienia swoim byłym kolegom. Rzeczywiście. Miejmy nadzieję, że wiadomo, że wszystko potoczy się tak, jak byśmy chcieli. No Jawia, Świdnik, też nasz niedawny przeciwnik. Aha, jak ostatnia Podlasiem, Biała Podlaska. Jak powiedziałem, Stal Mielec pauzuje. Szkoda tej Unijnowa Sarzyna, bo to była bardzo sympatyczna drużyna. Jako kluby byliśmy zaprzyjaźnieni, również życzymy im szybkiego powrotu do trzeciej ligi. Spójrzmy teraz na tabelę. W tabeli został uwzględniony już Walkover. Stal Mielec niby jest liderem, 55 punktów, Tomasowia tak, 52 i przynajmniej w tej chwili po 6 kolejnych zwycięstwach 50 punktów. Niesamowite. Mm-hmm. No i spójrzmy na dół tabeli. Tak, na dół tabeli Unia Sarzyna zamyka tabelę, Orlęta z Łukowa 16 punktów, na 14 pozycji Orlęta Radzyń Podlaski, troszkę wyżej Chełmianka o 1 punkt, no i Stal Kraśnik z 20 punktami. No i teraz dlatego ta kolejka jest bardzo ważna. Gdybyśmy, daj Boże, wygrali z Orłem Przeworsk, a Chełmianka zremisowała z Orlętami Łukowa, Radzyń przegrał, no to my już wysforujemy się do przodu i gonimy Czarnych Jasło, prawda? A no właśnie. Troszeczkę spokojniej byśmy wtedy oczekiwali na kolejne mecze w Kraśniku i nie tylko. Czekają nas jeszcze oprócz tego meczu 6 meczów, z tego 4 wyjazdowe. I bardzo trudne, bo gramy i w Karpatach, gramy z Jasłem właśnie. Oni też będą chcieli pewnie coś udowodnić. No ostatni mecz będzie niesamowity z Orlętami Łuków. Tak, z Orlętami Łuków. Mam nadzieję, że już o niczym nie będzie decydował. No miejmy nadzieję, bo wyjeżdżamy do Łukowa 26 czerwca. Miejmy nadzieję, że nasi zawodnicy przystąpią skupieni, że ostatnie sukcesy
uciszyły w nich takiej obawy, nie uspokoiły za bardzo, nie wzbudziły w nich takiej zbytniej pewności siebie. Rozmawiałem z nimi przed meczem, chciałem, żeby zapomnieli o tym, co się działo jeszcze w ubiegłym tygodniu. Skupili się tylko i wyłącznie na dzisiejszym meczu i na tym, co nas czeka za kilka tygodni. Jak widzimy, obie drużyny wychodzą już na boisko. Stal Kraśnik w swoich koszulkach żółtych. Natomiast Orzeł przebrał swoich tradycyjnych pasiastych biało-czerwonych. Tak, drużyny zostają wyprowadzane przez małych piłkarzy naszego przyszłego, miejmy nadzieję, naszych przyszłych reprezentantów naszego klubu, zawodników MUKS-u Kraśnik. MUKS Kraśnik jest bezpośrednim zapleczem młodzieżowym naszej trzecioligowej pierwszej drużyny. No już teraz piękną mają nazwę, MUKS Stal Kraśnik. MUKS Stal Kraśnik, tak. A panie prezesie, przypomnijmy też, że 1 czerwca o godzinie 11 bardzo ważny mecz między Stelą Kraśnik, czyli MUKS Stella Kraśnik, mówimy o kobietach, a LKS Wilki Wilków. Tak, to i prawdopodobnie będzie mecz będzie decydował awansie do drugiej ligi. Tak, mielibyśmy wspaniałą drużynę kobiecą w drugiej lidze. Mam nadzieję, że kibice dopiszą w sobotę i będą dopingować nasze dziewczyny. Mam nadzieję, że pogoda i kibice dopiszą, będziemy świadkami fajnego spotkania i też takiego szczęśliwego zakończenia tych rozgrywek damskiej piłce nożnej. Czyli Dzień Dziecka zapowiada nam się na piłkarsko. O 11 w Kraśniku mecz MUKS-u Stella Kraśnik i Wilki Wilków. A wieczorem zapraszamy na transmisję z Krosna o 17 Karpaty Krosno Stal Kraśnik. Także rano po śniadaniu mecz, obiad, odpoczynek i mecz. Sobota na piłkarsku. Widzę już tutaj Rafała Tomiłę. Serdecznie zapraszam. Mamy ja oddaję głos. Dziękuję Państwu i życzę. Panie prezesie, zapraszam oczywiście później widowiska. I życzymy samych pozytywnych emocji. I z nami już Rafał Tomiło. Dzień dobry wszystkim. Miejmy nadzieję, że to kolejny mecz, w którym Stal zaaplikuje swoim rywalom dosyć sporą liczbę bramek i nie pozostawi złudzeń, kto jest lepszy. Za chwilę przedstawimy Państwu oba składy obu drużyn. Zaczniemy od drużyny gości, czyli drużyny z Przeworska. I w bramce Drzystek z numerem 2 Jarosz, z numerem 13 Skała, z numerem 9 Sierlęga, z numerem 4 Broda. Sierżęga, przepraszam bardzo. Z numerem 4 Broda, z numerem 10 Kocur, z numerem 6 Zięba, z numerem 5 Lech, z numerem 17 Bukała, z numerem 16 Pilecki i z numerem 8 Słysz. Za chwileczkę podamy skład Stali, ale bardzo dobra akcja Packa na prawej stronie. Warto też wspomnieć, że trenerem drużyny przyjezdnej jest pan Muzarski Maciej. I Stal Kraśnik. W bramce Mazur, z prawej strony obrony Leziak, na środku Matysiak ze Stadnickim, na lewej stronie Drąg. W środku Wojtaszek z Mielniczukiem, po prawej stronie Pacek, po lewej Szewc, z przodu Drost i Ryczek. Jakie zmiany w stosunku do poprzedniego meczu? W naszej drużynie ukarany, moim zdaniem, nie tylko moim, niesłusznie Damian Pietroń żółtą kartką, która była w konsekwencji czwartą jego kartką, musi odsiedzieć jeden mecz kary. Można go zobaczyć tam w tle, stoi na trybunach i dopinguje swoją drużynę. Był na odprawie, także od początku do końca i przechodzi prawdziwe katusze, prawda? Bo tak dla piłkarza nie ma nic gorszego, zwłaszcza ale w dobrej formie. Prędzej czy później musiał złapać tą kartkę i musiałby karę odsiedzieć. Ale nie w takiej sytuacji, tak jak tak powiedziałeś, jest. Prawda? Drąg troszeczkę nerwowo. No, ciężkie zadanie dzisiaj czeka Marcina Drąga. Młody całą obronę, tak? Tak jest, młody zawodnik. Na pewno będzie ciężko. Sędzia puścił. Zawody sędziów jest Czempek Łukasz, a pomagają mu Pytko Grzegorz i ci też Tomasz. Także dosyć dzisiaj podobno mamy trójka wymagająca, tylko tyle powiedzmy na razie tak i mam nadzieję, że nic więcej nie będziemy musieli o sędziach mówić w porównaniu z poprzednim meczem, gdzie sędziowanie, zwłaszcza w drugiej połowie, to był, nie wiem, jak to nazwać, nasuwa mi się jedno słowo, skandal. No mam nadzieję, że jeżeli będziemy mieli tylko okazję odwołać się, mamy zapis relacji na żywo, więc z pewnością możemy to obejrzeć i podyskutować na temat niektórych zagrań.
No, zostawmy sędziowanie, zobaczmy to, co się dzieje na boisku. Miejmy nadzieję, że dzisiaj nasi zawodnicy, tak jak i w niedzielę, pokażą, że te wyniki, które idą bardzo mocnym echem na Lubelszczyźnie i na Podkarpaciu, to nie był przypadek. I dzisiaj też będziemy walczyć o kolejny komplet punktów. Rzut wolny dla Orła. Dobra centra, Lestadnicki. Mielniczuk. I tyle. Doryczka. Dobra piłka do Za Ryczkiem leci paczek. Pierwsza próba strzału Tomka Ryczka, może troszeczkę za bardzo szybko. Ale po nodze obrońcy, ale mamy rzut rożny, jest rzut tak rożny. Jest. Daniel Szewc przygotowuje się do wybicia rzutu rożnego. Nieporozumienie, ale niewykorzystane. Leziak przejmuje piłkę. Dobra brzydka Doryczka. Wygrał, ale nie spodziewał się tego, że piłka spadnie przed nim. I Drzystek. Daleki wykop na naszą połowę. Matysiak kasuje do... Na lewej stronie, jak widzimy, Drąg, Marcin Drąg, młodzieżowiec. Zobaczymy, jak się spisze. Bardzo dobra. Warto też wspomnieć, że w Sanoku już jest 1-0. W szóstej minucie Lublinianka wygrywa w Sanoku 1-0. A, powiedziałeś 1-0, myślałem, że Stal Sanok prowadzi. Nie. Lublinianka wygrywa. Także tak jak mówię, szósta minuta w Sanoku, Lublinianka wygrywa 1-0. I kolejna akcja Przeworska, który dosyć sobie odważnie tutaj poczyna w pierwszych minutach. Ale jak wiemy, te pierwsze minuty nasza drużyna tak troszeczkę bada przeciwnika i tutaj można powiedzieć, że już powoli przygotowała tych naszych kibiców do tego, żeby... Jak widzimy, to jest zmiana w drużynie Stali Kraśnik, kapitanem. Tak jest, Daniel Szewc. Daniel Szewc. O, troszeczkę niefrasobliwie Matysiak. Niepotrzebnie tutaj piłeczkę przyjmował, mógł od razu z pierwszej piłki wybić i by na pewno było więcej pożytku niż teraz. No, ale wyjaśniona sytuacja to najważniejsze. Tak, wiadomo, że jak grał Damian, to tutaj trzymał, podpowiadał. Duże doświadczenie i ogranie tego zawodnika to jest, można powiedzieć, że skarb w linii defensywy naszej drużyny. Drzystek? W dzisiejszym dniu, oprócz naszego meczu, to są, tak jak już wspomniane, Stal Sanok gra z Lublinianką, Polonia Przemyśl gra z Karpatami Krosno, Chełmianka na własnym obiekcie gra z Orlen Tamiłków. Nie ukrywam, że ten mecz będzie najbardziej nas interesował. Stal Kraśnik podejmuje Orła Przewór, Tomasowia podejmuje na własnym boisku Czarnych Jasło, Orlęta Radzyń zmierzą się w Radzyniu z Izolatorem i Świdnicka Awia Poniatowej gra z Podlesiem Biała Podlaska. Stal Mielec w tej kolejce pauzuje, dostając 3 punkty za mecz, który miał się odbyć z Unią Nowa Sarzyna. Na razie na wszystkich stadionach mamy około 10 minuty i tylko, tak jak wspomnieliśmy, w Sanoku jest wynik 1-0 dla Lublinianki. Ocór w pojedynku z Drągiem. Poradził sobie lewy obrońca Stali Kraśnik, bardzo dobrze. Ja tutaj, Marcin jest bardzo dobrym zawodnikiem, tylko miejmy nadzieję, tylko żeby w głowie sobie to dobrze poukładał, żeby uwierzył w siebie i... Jarosz z auto. No, obrona Stali Kraśnik musi... Pomagać. Pomagać sobie nawzajem, prawda? Ponieważ bez Pietronia to 50% tracimy wartości, podejrzewam, w obronie. No 40 już teraz, już troszeczkę no są dograni, także... Co nie, żeby nie było, że umniejszam... Bardzo niebezpiecznie. Za dużo luzu mają zawodnicy przyjezdni. Ale Pacek ładnie asekurował, wrócił do obrony i pomagał kolegom. Widać bardzo dobrze teraz było, że też mocnym punktem drużyny nie jest bramkarz. Drzystek. Drąg. Bardzo dobra piłka. Drąg do Drozda.
odskoczyła Filipowi piłkę. Tomek Ryczek. A, Witek troszeczkę nie był przygotowany na to. Zagapił się. No musimy uważać. Tak jest, ale bardzo dobre taktyczne przerwanie. Ostatnie napomnienie. Tak jest. Oczywiście. Ale bardzo dobrze. Musi się pewnie Marcin poczuć, także bardzo dobra sytuacja i... Jarosz z rzutu wolnego. Nie bardzo ma do kogo podać. Wojtaszek, Doryczka. Bardzo czujnie Lech. Rąk. Ryczek przejął piłkę. Dobra piłka do Szewca. Szewc lewą stroną. Dużo czasu ma do przejęcia, ale niedokładne zagranie. Leziak przejmie piłkę na prawej stronie i z powrotem rzutka na pole karne. Mamy dla Państwa kolejny wynik. Tym razem w Chełmie Chełmianka w 12 minucie strzela bramkę Orlęto Mułków. No jest to mecz, który najbardziej nas interesuje i już Chełm wygrywa u siebie 1-0. Rzut rożny. Piłka tarła się o obrońcę Orła. Powoli się nasi zawodnicy aklimatyzują na połowie przeciwnika, do czego w ostatnim czasie przyzwyczajają naszych. Niepewna interwencja bramkarza. I jeszcze raz mamy piłkę dla Kraśnika. Niebezpieczna sytuacja, można było z tego chyba wycisnąć więcej troszeczkę rapo, prawda? Tak, tutaj można było troszeczkę agresywniej. Musimy tak zagrać, jak zagraliśmy z Sanokiem od pierwszych minut. Mocno i w końcu pęknie. Pękła ta. Kolejne niepewne zagranie Matysiaka. Kocur. Bardzo dobra akcja Leziaka. Leziak bardzo dobrze wyłuskał piłkę. Mielniczuk. Dobra piła na Tomka Ryczka, ciut za nisko. I mamy piłkę z autu. Szewc do Ryczka. Ryczek bardzo dobrze poradził sobie, ale podanie do Drozda nie doszło. Brzystek. Prawdopodobnie daleka piłka na pole, na połowę Stali Kraśnik. Musimy wyżej wyjść do zawodników, tak nie dać im pograć, bo jak widzimy, że się też oni tu nie przyjechali na to, że się broni. Się bardzo dobra drużyna. Orzeł Przeworsk. Leży jeden z zawodników, jednak akcja jest kontynuowana, podniósł się teraz. Źle krycie jest na lewej stronie. No i faul dla naszej drużyny, na szczęście. Nieustępliwy Wojtaszek, faulowany przez Lecha i rzut wolny dla Stali też. Druga piłka Stadnińskiego, nie wiadomo do kogo, nieporozumienie. Druga piłka do Kocurana. Troszeczkę jest dużo z chaosu, nikt tego nie układa. I rzut rożny dla... Nie, będzie rzut faulu. I jeszcze kartka będzie dla... Sędzia boczny zasygnalizował kartkę. Niepotrzebna w tej minucie meczu. A mamy raptem 15 minutę spotkania. Nawet nie, 12 praktycznie. 3 po zaczęły się mecz. Niepotrzebne. Za dużo dajemy pograć drużynie przyjezdnej i dlaczego nie możemy sobie pozwolić na to, żebyśmy my gonili wynik. Wiemy, jak się nasze gonitwy kończą, że to te mecze są remisowe. A my chcemy tutaj w tym spotkaniu na pewno wygrać. No przy mowa, że bardzo niebezpieczna sytuacja. Taki skrócony rzut rożny. Mocno cięta piła. Bardzo dobra reakcja Krzysia Mazura. Druga piłka do Tomka Ryczka. Za mocno. Osamotniony Tomek, wiemy dobrze, że cała linia pomocy jest przesunięta, aby asekurować tutaj naszą defensywę. Także na pewno będzie... Szewc. Piękna piłka na środek.
proszę Państwa, no minimalnie Marceli Pasek, minimalnie. Ale bardzo dobra akcja. To już są akcje takie, którymi zawsze zaczynamy dobrze wchodzić w mecz. Masz wrażenie, Rafał, że gdyby to był Tomek Rysiek w tej sytuacji, to by jednak wcisnął wielokrotnie. Ostatnio to robi. Ostatnio cały czas. Prawda? Aj, minimalna piłka. Tomek Rysiek. Ale powoli zaczynamy się rozluźniać i to widać, bo już zaczynamy grać swoje. Miejmy nadzieję, że te pierwsze 15 minut adrenaliny już nam tutaj zeszło. Pacek. Dobre przejęcie przez Packa. No szkoda, że stracił piłkę. Zaczyna się grzać też i Tomek Tchórz. Podejrzewam, że już ten trener Matysiak się asekuruje na Drąga, który chyba jednak psychicznie troszeczkę nie wytrzymuje. To dwa niepotrzebne faule i od razu żółta kartka. I to samo co Stadnicki w meczu tak z Stalą Sanoką. Kolejna bramka na trzecikoligowym boisku. Tym razem Polonia Przemyśl na własnym obiekcie strzela bramkę Karpatę Krosno w 13 minucie. Jak pech, to pech. Tak jest, tutaj my musimy też się wziąć ostro za robotę. I Stadnicki do Mazura. Z wykorzystaniem bramkarza. Częsty obrazek. Nasi zawodnicy bardzo pewnie czują się z Krzysiem i na pewno dużo razy go zatrudniają do pracy. Stadnicki. Stadnicki musi tutaj pracować za dwóch zawodników. No musi tak, pomagać tak. Dużo. Musi pomóc Marcinowi się odnaleźć na boisku, bo tak jak mówię, no Marcin bardzo fajny chłopak, na pewno umiejętnościami zasługuje na to, żeby dostawać szansę, ale jeszcze powoli musi tą głowę układać tak, żeby pozwolić sobie grać pewnie i uwierzyć w swoje umiejętności, a je posiada. Stadnicki do Mielniczuka. Mielniczyk do Ryczka. Ryczek do Szewca, ciut za lekko. I dobrze wszystko. I Drąg. Walka w środku pola. Drąg dosyć łatwo ograny, ale Mielniczyk asekurował. Piękna piłka do Szewca. Szewc do Ryczka. Ryczek się odwraca. Bardzo dobra próba strzału, jednak bardzo niecelna. Ale ważne, że była próba, że powoli zaczynamy. Kolejna próba. Tak jest, powoli zaczynamy coraz odważniej atakować. Tak mówi nasz bramkarz Krzysiu Mazur. Rura strzela zawsze, nie wiadomo czym, tak? Potem mówi, wymienia jakieś dziwne nazwy części ciała i mówi, zawsze coś tam wciśnie. Tak jest. Miejmy nadzieję, że tym razem będzie tak samo. Najczęściej otwiera nam wynik, prawda? A jak on otwiera, to już na długo nie trzeba czekać. Potem już idzie. Już, jak to mówią w żargonie piłkarskim, szablon jest podany, reszta już jest w naszych nogach i rękach. Znowu długa piłka przeszła przez obrońcę. Podejrzewam, że tutaj Tomek, bo bardzo ciasno przewór zagrał. Wiedzą, że my mamy bardzo szybkich obrońców, a jak najbardziej utrudnić życie napastnikom, zagrać bardzo wąsko. I zobaczmy, ile są bokami, ile jest miejsca. Żeby mógł z bokami. Nasi napastnicy muszą sobie bliżej siebie zagrać i musi pod nich Daniel Szewc podejść, bo inaczej ich nie rozmontujemy, bo bardzo wąsko zagrali, grają na szerokości pola karnego i tym sposobem jest ich wszędzie pełno, tak się wydaje. Ręka Stadnickiego. Lech. Drużynie gości. Rozkłada ręce, to nam się bardzo podoba. Znaczy, że nie ma do kogo zagrać. Bardzo dobrze, bardzo wyprzedził zawodnika gości i rzut wolny. Faulował Pilecki. Stadnicki, długa piłka w kierunku Packa, ale niestety chyba nie uda się opanować. 20 minuta i Chełmianka już wygrywa 2-0 z Orlętami Łuków. Wojteczek, Doryczka, wyraźnie odpychany, sędzia to zauważył i rzut wolny dla Stali. Spokojnie ustawił piłkę Mielniczuk, na tą kareczkę ciut, takie piłeczki dzisiaj brakuje tej kropeczki, to co nam brakowało. A Jarosz niedokładnie i wypuścił piłkę na aut. Ja mówię, no musimy... Bardzo dobre zagranie Doryczka,
wspaniale na pamięć. W ostatniej chwili wybił zawodnik z numerem 5. Lech. Już za nim był niepilnowany Filip i na pewno Filip wreszcie by się przełamał. Filip bardzo, bardzo jest, można powiedzieć, zawiedziony tym, że nie może bramki strzelić, a jak wiemy, wszyscy zasługuje na nią jak mało kto. Za chwilę strzeli, nie denerwuj się. Daniel Szef zaraz dogra i zobaczysz, jak będzie ładnie. No, Stadnicki wyraźnie trzymany za koszulkę, aż wyciągnęła się na 1,5 metra. Pacek? Dobrze. Ciut za lekko. Mielniczuk. Jeszcze raz Pacek. Bardzo ładnie się obrócił. I minimalnie puduje Szewc. Po głowie Daniela Szewca, minimalnie obok prawego słupka bramki. Bardzo dobra wrzuta Witalija Mielniczuka i kolejna dobra szansa dla Stali na objęcie prowadzenia. Tak jest, ale zaczynamy już grać swoje. Tak, także to jest. To z przodu jest... gramy swoje. Mielniczuk. I tutaj Tomek Jarosz. Przegrywa. Dobrze, odebraliśmy piłkę. O, niepotrzebnie. Niepotrzebnie tutaj. Ale czujnie. Filip wyłuskał. Wojtaszek. Wojtaszek zdaje bardzo, bardzo strzał. Dobry strzał. Około dobra 20 metra. Czysta. W końcu celna próba, prawda? Tak jest. Przez kilka meczów męczył nas strzałami, no takimi na wiwat. Na uspokojenie, jak to się mówi. W końcu bardzo ładna próba wyszła. Po ziemi. I niedużo, brakowało, gdyby... Tak, tak, Rzysek miał dosyć duże problemy ze złapaniem tej piłki. A jeszcze jakby się udało od kogoś trącić, to już podejrzewam, że bardzo duży miał problemy, żeby to złapać. W 20 minucie odnotujmy strzał Wojtasza. Nałożył nogę Marceli Pacek i pośredni dla Przeworska. Przeworsk po tych pierwszych minutach, gdzie tak się rzucił churalnie na naszą bramkę, bo widać, że się zdecydowanie cofnął, tak jak mówię, zagęścili bardzo mocno środek i nie idą z nami na wymianę. Zięba, daleka piłka. Sporadyczne próby liczą na jakieś stałe fragmenty. Sykała próbował strzelać, ale próba całkowicie nieudana. Bo to napiła Krzysia. Mielniczuk. I faul dla Mielniczuk. Mamy piłkę, puścił sędzia. Do Ryczka. Ryczek, dobra piłka do Packa. Pacek dobrze opanował. I bardzo dobrze, kolejny. Tak, tylko że tutaj musi Grzesio leć, jak się podłączać. W dzisiejszej piłce nie ma czegoś takiego, że obrońca ma stać na swojej połowie i tam ma pinał. Musi się podłączać i robimy przewagę, wtedy jest gra 2 na 1. 30 metrów. Dokładnie, 2 na 1 gramy i wtedy niech się inni martwią o tym. No i teraz Filip Dos. Jak można powiedzieć, nasz playmaker, jeśli chodzi o asysty. Stadnicki. I kolejny rzut rożny. I rzut rożny, tym razem z drugiej strony. Leży bramkarz z drużyny Przeworska, coś tam się trzyma za twarz. Nie wiem, czy się nie zderzył. Najprawdopodobniej ze swoim zawodnikiem, bo tylko jego zawodnicy skakali koło niego. Krótkie rozegranie do Mielniczuka. Drost. Oj. Filip. Znowu minimalnie. Minimalnie. I znowu rzut. Znowu rzut rożny. Zamknęliśmy teraz drużynę z Przeworska na ich polu karnym i nie potrafimy uderzyć piłkę. Chcemy ją z nią wejść w bramkę. Ale myślę, że powoli to przyniesie skutek. No, w końcu piłka no to zgra błędów. Ktoś musi popełnić błąd. Dobra piłka do Stadnickiego. Proszę Państwa, wszyscy kibice oczywiście widzieli piłkę w siatce. Minimalnie niecelny strzał. Bardzo dobry strzał Stadnickiego. Naprawdę niedużo zabrakło i wynik by był otwarty i w treśniku. Chyba pierwsza wiosną taka ofensywna akcja Stadnickiego, prawda? Że był tak w sytuacji jest. Do strzelenia bramki. No, czyli na razie godnie zastępuje Pietronia. Pietron już strzelił, tak jest. Chełmianko otworzył wtedy. Strzelił i wybił z linii, także. Tak jak powiedziałeś, Rafał, orzeł troszeczkę usiadł na laurach. Usiadł, podejrzewam, że plan był taki, żeby przez pierwsze 15 minut, żeby to oni narzucili swój, strzelić szybko bramkę i cofnąć się i skontrować, ale to spokojnie, to widać, że nie dało to pomysłu. Na początku był tylko taki chwilę zamieszania, gdzie Marcin wchodził do rąk i tutaj tak. Para stoperów, ale myślę, że jest...
Tomek bardzo dobrze walczy, ale jednak jest za osamotniony, za daleko. Miejmy nadzieję, że to widzi trener Matysiak i troszeczkę pokaże, wypchnie do tych naszych zawodników. Kocur? Zauważyli też zawodnicy z Przeworska, że tutaj na prawej stronie, czyli z naszej lewej, mają... Lech? O, fatalny strzał. Mają zawodnika z żółtą kartką i tutaj jest młody i na pewno będą próbowali tą stroną atakować. Czyli taka sama sytuacja jak ze Stalą Sanok, prawda? Tak. Stadliński na początku żółta kartka i potem mamy problem i w przerwie zmiana lewego obrońcy, ponieważ zagrożony czerwoną kartką przestał w ogóle interweniować. A Marcin na pewno by nie chciał dostać żółtej kartki. Drugiej. Na razie, tak jak wspomnieliśmy, na trzech boiskach tylko padły bramki. W Sanoku 1-0 wygrywa Wieniawa. W Przemyślu 1-0 przegrywa Bardzo Karpaty dobry Trost. Minął już trzech zawodników, już chyba nie miał siły i nie miał z czego strzelić. I w Chełmie 2-0 wygrywa Chełmianka z Orlętami Łuków. Najprawdopodobniej tym meczem Łuków żegna się chyba z rozgrywkami trzeciej ligi. 16 punktami nie ma czego szukać w tej lidze. Musimy my uważnie grać. Musimy wykorzystywać stwarzane sytuacje, bo te sytuacje są. Bo na razie to, tak jak mówię, brakuje tej, żeby ktoś wbił tą piłkę. No musi Tomek Ryczek tutaj spokojnie to uderzyć. Pał na środku. Jarosz, Kocur. Musimy aktywniej bronić. No teraz to tak poszedł troszeczkę na ten rzut wolny. Tak jak żeśmy rozmawiali, no Orzeł będzie szukał szansy w stałych fragmentach gry i tu widać, że konsekwentnie dąży do celu, prawa strona. Ale powinniśmy zwrócić uwagę na zawodnika z numerem 10, bardzo dobrze kiwa, w związku z tym to musi być asekuracja, prawda? Któryś raz faul po tej stronie na Kocurze i groźna sytuacja. Takie zagęściło się biało-czerwonych pasa w naszym polu karnym, mocno bita piłka i pewnie Krzysio Mazur. Zięba bardzo ładnie strzelił, ale pewnie Mazur złapał piłkę. I od razu próba do Drozda. Bardzo ładnie uwolnił. Drozd ogrywa trzech zawodników. Dobra piłka do szewca. No, jeżeli był to milimetrowy. No tak, tylko że ja bym teraz się zastanowił, bo jeżeli Damian stoi przodem do zawodników i czeka specjalnie na podanie, no to nie wiem. Dobra. Było. Sędzia gwiznął, było. I Przeworsk wznawia piłkę. Przerywa Grzesio Leziak. Broda prowadzi piłkę do gry. Przerywa Pacek do Drozda. Drozd z Packiem. Pacek przy piłce do Ryczka. Dobrze do Mielniczuka. Bardzo dobrze do Packa. No sędzia nie wiedział, czy Był spalony. Tu nie ma wątpliwości, był na pewno, tylko sędzia wstrzymał, bo widział, że nie zdąży do tej piłki. Szkoda było przerywać. Mocne wybicie Matysiaka. I piłka opuściła boisko. Broda prowadzi piłkę, dobry, ponownie. Widać, że już ciężko oddycha pan Broda, bo tak już... Wstrzymał troszeczkę akcję. Tak. Nie spieszył się niczego. No Mielniczuk niepotrzebnie topi. No. Stawnicki bardzo niebezpieczne zagranie. I będzie żółta kartka. No niestety. 28 minuta w Radzyniu. Bramkę strzela Izolator, Bogu chwała. Także w kolejnym meczu, który interesuje Stal Kraśnik... Orlęta Radzyń przegrywają w 28 minucie. Drugą kartką został upomniany zawodnik Stali, grający numerem 3, Pablo Kaczyński. Na spokojnie, musimy troszeczkę uspokoić, bo za dużo nerwowości. I teraz mamy dwóch zawodników z lewej strony, którzy mają kartki. Musimy to jakoś spokojnie zabezpieczyć, bo tak jak mówię, bardzo dobrze. Szewc. Jarosz podłączył się do akcji.
Widać, że tak jak rozmawialiśmy, Przeworsk tutaj zaczyna troszeczkę się tak przewracać z głodu chyba. Lech do środka. Bardzo ładnie Pacek opanował po piłkę. A nie, dokładnie. Nie do kogo podać. Nie, dokładnie, tak jest. Za bardzo cofnęliśmy się. Musimy piłkę wyciągnąć tutaj na 30 metr. Leziak. Aut dla Stali. Szybkie prowadzenie. Mielniczuk opanował piłkę. Niepotrzebnie, nie zrozumieli. Wybył się. Wybył Filipowi spod nóg. Nie widział go, bo już leżał. Tak. No musimy uważać. Ale i czujnie krzyjnie. Gra jak krasowy stoper. Widzi wszystko. Dobra piłka. Dobre zdranie Goryczka. Goryczek bardzo szybki, ale Drzystek jeszcze szybszy. No, nie wiem czy szybszy, ale zastawił mu drogę. Trochę go trącił, także wybił go z rytmu. Daleka piłka. Matysiak dobrze opanował, do Wojtaszka. Zaczynamy znowu tą nerwówkę sobie sami robić, to co tak robiliśmy w pierwszej połowie. Na samym początku. Niepewne wybicie, Drzystka. Ale tu sobie już zawodnicy w środku poradzili. Bardzo Pacek dobry odzyskał. Brakuje tego ostatniego podania, prawda? Tomek, ale przejdzie. Tak jak teraz. Drost. I rzut karny, proszę Państwa! Tak jest, rzut karny i to powinna być czerwona kartka, bo był atak na zawodnika, nie na piłkę. Sam na sam, ale wyciągnął niestety żółty kartonik, także będzie żółty. No ale tu nie, był sam na sam, tak niestety mówię, brutalny atak. Rzut karny to jeszcze nie bramka, także na spokojnie. Mamy minutę 30. Umówmy się. Do piłki według podchodzi Tomek Ryczek. Meczu z Chełmianką bardzo pewnie strzelił. Bardzo pewnie, tak. Ale to nawet, tak jak mówię, Krzysio Mazur nawet nie patrzy na to, co się dzieje na boisku. Boi się. I jest gwizdek sędziego. Tomek Ryczek. I 1-0. 1-0 dla Stali. 1-0 dla Stali. Proszę Państwa, 31 minuta. Strzelcem bramki Tomek Ryczek, który wykorzystał rzut karny po tym, jak został przewrócony w polu karnym Filip Drost. Filip Drost. Widzimy radość naszej drużyny. Zmienimy wyniki oczywiście na naszych tablicach. W końcu będzie nam się spokojnie grało, prawda? Ożywiły się trybuny w Kraśniku z mocnym dopingiem dla swoich zawodników. Bardzo dobra. Można powiedzieć, że te wszystkie sytuacje, któreśmy nie wykorzystały, zostały teraz już naprawione. Bardzo dobrze. Drąg przerywa sytuację w tym momencie. Może wszyscy zawodnicy zaczną pewnie grać, prawda? I skończy się nerwówka. Ale teraz dajemy pograć przewór. Ale i Matysiak przerywa. Bardzo pewnie. Na Ryczka, Ryczek będzie tutaj, aj, pośliznął się, ale bardzo fajny, no, chciał zagrać trik, który na pewno by zawodnik z obrony go nie dogonił. Tak jak mówię, jak otwiera wynik Tomek Ryczek, to myślę, że już powinniśmy być spokojni, ale jeszcze tutaj, jak mówimy, zawsze czekamy na tą drugą bramkę, która uspokoi. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Ryczka nie dojdzie. Ale chyba nie dojdzie. Nie dojdzie. Za mocna piłka. Ale bardzo dobra. Ale bardzo dobra sytuacja. Kolejna już. Jarosz prowadzi piłkę do gry. Jeszcze raz Jarosz na prawej stronie. I aut dla Stali tym razem. Fatalne wznowienie piłki przez Przeworsk. Drąg z piłką. Mocna piła na Tomka Ryczka. Tomek na Filipa. Niedokładne zagranie. Ale Witalicz. Jeszcze raz. Mielniczuk walczył. I powrót do poprzedniej akcji i rzut wolny. Faulowany Lech. No tak, to była piłka taka stykowa, no ale na pograniczu faulu spokojnie mógł to sędzia odgwizdać. I tak też zrobił.
na razie nie jest takie złe sędziowanie, prawda? No, nie możemy się... Dwie żółte kartki, no Stalowcy, bo agresywniej grają rzeczywiście niż piłkarze Orła Przewoz. Motyciak? Bardzo dobrze, bardzo pewnie. Następny zawodnik z Przeworska. Bardzo leży. Dobra piłka do Ryćka. Piękny lob. Nie trafił. Bardzo dobra sytuacja dla nas. Akcja. 33 minuta i Ryczek przed kolejną szansą na zdobycie bramki. Minimalnie zabrakło, Rafał, prawda? Tak wyglądało jest. Wszystko super i szkoda, że bramkarz poza polem karnym nie interweniował rękami, by było wesoło. No tak. Widzieliśmy to na wielu boiskach. No Wojtaszek troszeczkę agresywnie, ale sędzia puścił. Znowu dobra piłka. Za głęboko. My musimy zagrać, tak jakbyśmy rozmawiali w ostatniej transmisji, my musimy grać piłką po ziemi. Jak gramy po ziemi, to zawodnicy drużyn, które przyjeżdżają do Kraśnika, nie wiedzą co się dzieje. No. Dokładnie. Musimy wykorzystywać, czy jest to jedno z najsilniejszych naszych broni na tą chwilę. Mamy bardzo szybkiego Tomka Ryczka, gdzie musimy... No i Filipa Drozda, który wspaniale nadaje się do gry kombinacyjnej. Tak jest. No. Po ziemi klepka, pierwsza piłka na Filipa, można tutaj na tą kareczkę liczyć. Często Pacek się podłącza z szewcem, tak prawda, i z tego... Pacek zawsze wie, jak to dobić. Dokładnie. Szewc. Bardzo ładnie szewc. I mamy piłkę z autu dla nas. Jak profesor. Jest profesorem. Nie ukrywamy, nauczyciel WF-u, trener drużyn młodzieżowych. Był też trenerem Stali Kraśnik grającym, prawda? Tak jest. We wrześniu broni trzy bramki w ostatnim meczu. We wrześniu broni pracy trenera drugiej klasy, także swoje kwalifikacje podnosi. Widać, że w tym kierunku będzie się dalej kształcił. Nie bardzo dobrze. Takich ludzi na pewno w Kraśniku brakuje. Oby więcej. I oby więcej. Właśnie. To co powiedziałem, Kocur bardzo dobrze trzyma się z piłką. Bardzo dobrze piłka jest przed niego asekurowana. Na Stadnickiej musi uważać teraz. Ale i Stadnicki też pokazuje, że nie jest... Okazało się, że nie gorszy od Drozda. Tak. W życiu bym nie pomyślał, że... Bardzo padną. Pewnie się zachował w polu karnym, czym na pewno troszeczkę zaskoczył drużynę. Może rzeczywiście Pawła Stadnickiego pozycja to raczej środek obrony niż bok obrony. No ale ciężko mu będzie na pewno rywalizować z Damianem Biedroniem. I piłeczkę wznowi Krzysio Macur. Daleka piłka. W Przemyślu druga bramka. Polonia wygrywa z Karpatami już 2-0. Co oczywiście nie oznacza, musimy tu uspokoić naszych kibiców, że w sobotę czeka nasz... Wyjazd ciężki do Karpat. Właśnie, a że to nie będzie spacerek, mimo że ze Stalą samo wygraliśmy 5-0. Z Przemyślem 3-1, co nie? Tak jest. To nic nie oznacza. Każdy mecz rządzi się swoimi prawami. Tak jest. Jarosz? Jeszcze raz Jarosz. Ale dobrze Mielniczuk. Bardzo dużo przechwytów Witek ma w dzisiejszym meczu. Dzisiaj dobry mecz, prawda? Tak. Witka. A musimy uważać. Lech? W dobrej sytuacji. Bardzo dobrze. I bardzo pewna interwencja Krzysia Mazura. To było niebezpieczne. Bardzo Krzysio żyje meczem, jest nabuzowany zawsze przed tym meczem i jego nie trzeba motywować, on motywuje innych. Dobra piłka do Szewca. Filip wstrzymał akcję. Ale musiał zejść ze spalonego Daniel. Out. I piłeczkę wznawiamy z autu. Od razu bita piłka na Witka. Zięba zabrał mu piłkę, Kocur, trzeba uważać. Musi przerwać. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze Marcin Wojtaszek. Jarosz prowadzi piłkę do gry. Dobrze. Przejmujemy piłkę. Dobrze Drąg. Jeszcze raz musi to zasykurować. I Wojtaszek to dobrze się zestawia. Bardzo nic nie było, na pewno nic. Przewracają się zawodnicy z Przeworska, tak, się tylko bardzo. Tylko tracą piłkę. Oddaliśmy piłkę. Nie wiem, co tam się dzieje, ale to już nie jest pierwsza sytuacja, gdzie zwykła sytuacja i zawodnicy się przewracają nie wiadomo po co.
No wiadomo po co. A nóż sędzia gwizdzi. No tak, tak jak już rozmawiali, będą czekali na stałe fragmenty gry, które... Uważam, że teraz nie powinniśmy oddać piłkę, bo Filip oddawać piłki, bo nasza była piłka. Filip próbował grać normalnie. Zabrał. Dobrze? Bardzo dobrze. Ograł trzech zawodników, Mieliczuk, Stadnicki, mocna piła na Ryczka. Musi biec do końca. Tak jest, niepotrzebnie zwolni, niepotrzebnie zwolni. Myślał, że piłka... Tak jest, ale szybko wznawiamy piłkę. To dosyć ostra interwencja Sykały na Ryczku. Na pograniczu faulu, sędzia jednak go nie uzna, że to faulu. I Matysiak wybija piłkę na aut. Ostra walka na lewym skrzydle. I rzut. Nie, rzut zaudy. Tak jest. Tak jest. Nabił Grzesio Leziak, zawodnika drużyny przyjezdnej. Chyba zaczyna kropić troszeczkę nad naszym boiskiem, bo na trybunach parasole się pootwierały. Wojtaszek, nieporozumienie z Pacek. Chyba niepotrzebnie pchamy się tym środkiem. Tak jest. Bardzo dobrze Wojtaszek, ale teraz dał na kontrę. Musimy wracać. Teraz uważać. Musimy wracać. Mocna piłka. Kocur z prawej strony. Szybko oddał na pole karne. Próba strzału. Krzysiu Mazur. Bardzo pewnie. Kolejna. A bardzo ładna akcja Orła. Bardzo ładna. Kombinacyjna. Szybkie podania. Bardzo ładnie to zrobili. Od nogi do nogi. I mamy piłkę z aut. Ryczek. Dobra piłka do Leziaka. W końcu podłączył się nasz obrońca. No i... I nie mamy rzut rożny. Nie mają pomysłu zawodnicy z Przeworska na to, co jeżeli my atakujemy większą liczbę zawodników. Wybijają piłkę na ośle, to na aut, to na róg. Sykała w takiej niegroźnej sytuacji. Ale tak jak mówię, no wyniki poszły w świat, także na pewno drużyny liczą się z tym, że jak dadzą nam pograć pójdą na wymianę, to się może źle dla nich skończyć. Drost. Dobra piłka. Strącił jeden z zawodników z Przeworska i wznowimy piłkę z aut. Drąg z autu. I rzut rożny. Tym razem będzie z drugiej strony chyba Daniel Szewc. Tak już zmierza z piłką do narożnika. Znowu zaczynamy przeważać, dominować na połowie przeciwnika. Także miejmy nadzieję, 40 że... minuta spotkania, 5 minut do końca niecałe. Drąg wyprzedza. Panowo. Mielniczuk. Pięknie przejął Mielniczuk. I rzut wolny powinien być. Opuszcza zawodnik. Sędzia puścił Zięba lewą stroną. Musi przerwać. Musimy to przerwać, bo jest nas mało w polu karnym. I znowu grają na dziesiątkę. Musi Marcin uważać. Za bardzo się zapędza do środka i nie asekuruje swojej lewej strony. I nie chciałbym tu krakać, ale też musimy na to uważać. Wprowadza piłkę do gry. A Mielniczuka. Mielniczuk znowu wygrywa piłkę w powietrzu. Dobrze przerwał Wojtaszek. Niepotrzebnie. I cały czas do środka. Skrzydła praktycznie dzisiaj w ogóle nie grają. Drąg za lekko, za delikatnie. Musi to przerwać Jojo. Stadnicki bardzo pewnie. To jest żółta kartka! To jest żółta, ewidentnie atak na nogi. Bez piłki. Zobaczymy jaka decyzja. No tylko żółta kartka. Ma duże szczęście. Piłkarz Orła Przeworsk. To był atak centralnie na zawodnika. Podejrzewam, że... Piłkarz dawno była daleko. Tak jest. Ograł go Stadnicki. Pilecki tak. Mocno zaatakował Stadnickiego. W 42 minucie na boisku się melduje nasz Marcin Kapica, który jest opiekunem medycznym naszej drużyny.
i wznowi piłkę do gry Matysiak. Wierzyłem, że będzie mocna bita piłka w pole karne przeciwniku. Do Filipa Drozda. Zagęściło się w środku tutaj w żółtych koszulkach. Tak jak żeśmy widzieli, bardzo dobra piłka. Ale już wpuścili, Stadnicki mógł wejść na boisku, także już gramy w komplecie. Pacek atakuje. Ogrywa dwóch zawodników. I tak jak mówię, nie mają pomysłu zawodnicy z defensywy. Przeworska non-stop wybijają piłkę za boczną linię. Fatalne zagranie Marcelego teraz z autu. Chcieli to szybko rozegrać. Wojtaszek do Mielniczuka. I Mielniczuk nabija zawodnika z Przeworska i mamy kolejny rzut z autu. Leziak na Ryczka. Niedokładna piłka do Packa. I piłka dla Przeworska. Broda. Pacek. Mielniczuka. Mielniczuk do Wojtaszka. No, musimy uważać. Troszeczkę niedokładnie. Straty. Jarosz. Włączył się do akcji swojej drużyny. Ograł Daniela. I no spalony, niebezpieczna spalony, sytuacja. Spalony, dużo wcześniej sędzia gwizdnął. Musimy uważać na takie sytuacje. No ale to jest pierwszy taki dzwonek, że Przeworsk też nie zamierza tutaj bronić tego 1-0 i żeby tutaj będzie walczył też o jakieś punkty. Ryczek. Mało dzisiaj jest piłek na to, tam Karyczka takich przychylnych, żeby on mógł się pościgać trochę z obrońcami, tak jak zawsze łapał piłkę i męczył obrońców, a później ich wykańczył. Minutę sędzia doliczył, także jeszcze mamy 60 sekund tego spotkania. Drąg do Drozda, Wojtaszek, Drozd, Stadnicki, Drąg, Drozd. Mielniczuk. Jest piękna piłka do Ryczka. Proszę Państwa, no chyba niepotrzebnie. Daniel Szew chciał, nie wiem co zrobić, wjechać piłką do bramki. Trzech naszych zawodników. Trzech zawodników w kombinacji. Dał mu Tomek, proszę powiedzieć, obsłużył go do pustaka. No niepotrzebnie. Trzeba było pierwszą piłkę uderzyć. Oczywiście. I było po meczu już praktycznie. I niech Grzystek ma problemy, a nie to my. No zupełnie niepotrzebna niepotrzebnie sytuacja. Mamy do szatni, dostajemy dzwonek i nie wykorzystujemy sytuacji, które... Jeszcze jedna Wojtaszek. Dobra próba. Szewc znowu bije pojułkę w pole karne. Do Packa. Piękny strzał minimalnie nad poprzeczką. Ale bardzo dobra. Dwie bramki mogliśmy strzelić w ostatniej minucie pierwszej połowy i rozstrzygnąć losy meczu. Ale tak jak mówię, ja to się boję tylko tego, że niewykorzystane sytuacje się mszczą. W Radzyniu Podlaskim pada druga bramka, Izolator wygrywa już 2-0 w 46 minucie. No to bardzo dobra informacja. Tu jest jak sam raz bardzo dobra informacja, ale tak jak mówię, tutaj spokojnie mogliśmy wygrywać. Rafał, ale z tymi bramkami dla Orła to nie kraczemy, tak? Już się kiedyś umawialiśmy, prawda? Tak. I mniej kraczemy, ale tym piłka jest strzelamy. Piłka jest taka, że w tym momencie przerwa, kończymy pierwsze 45 minut. Można powiedzieć, po dosyć takiej chaotycznej grze wygrywamy 1-0. Zdecydowanie powinniśmy wygrywać tą mecz dwoma, trzema bramkami. I tak jak mówię, no szkoda, ale jeszcze przed nami drugie 45 minut. Miejmy nadzieję, że będzie lepiej. Zaczniemy od mocnego uderzenia i podwyższymy prowadzenie. Przypominamy, że po pierwszej połowie Stal Kraśnik prowadzi w meczu trzeciej ligi lubelsko-podkarpackiej z Orłem Przeworsk 1-0. Jedyną bramkę w pierwszej połowie rzutu karnego zdobył Tomek Ryczek w 31 minucie. Dziękujemy za uwagę w pierwszej połowie i do usłyszenia, do zobaczenia za 10-15 minut.